Kurski daje tą komunalkę za wentylatorki, radzimy to w prezencie. A burmistrz teraz twierdzi... Ale spirale nienawiści. Nie wiem, bo ja myślałam, Walczak że nie jest dla niego bohaterem, który nie jest zaproszony. Przyszedł specjalnie za przyjaciół. Przyszedł specjalnie za przyjaciół. Pan czytał informację Info24, co o panu piszą? Wie pan co, ja na pańskim miejscu to mi się zakopał pod ziemię ze wstydu. Anonimowych tchórzy nie czytam. Panie, Walczak mi się podał z nazwiska. A to Walczak mi się podał z nazwiska. I to pan panie burmistrzu, dlaczego pan obrazi mieszkańca mówiąc, że wychodzi mu suma z butów? Nie będę z panem rozmawiał. Pan nie jest zaproszony, pan tu przyszedł. Panie, ja mam prawo wszyscy być jednym obywatelem tej gminy. Pan, i pan mnie też nie gratuluje. Chciałbym się spytać, co one o mnie sądzą, a co o pan. Tak, no to pytamy panie kierownik. Panie kierownik. Ma pan redaktor zadowolony, że coś się dzieje w kręci? Tak, no się cieszy, nie? Ma swoje 5 minut, nie? Ma swoje 5 minut, dziennikarz po szkole dziennikarz. Panie starczy, co pani sądzi o wypowiedziach pana burmistrza pod adresem mieszkańców? Pani nic nie wie, no zrzucił, powiedział do mnie, że wychodzą mi słoma z butów, a widzi pani, że jestem w pół butach, ładne skarpetki, koszula jest więcej warta, może koszula dżinsowa więcej warta, to cały ubiór burmistrza. Obraził moją osobę, że z butów wychodzi mi słoma.